Zależność temperatury w skali Fahrenheita od temperatury w skali Celsjusza C wyraża się wzorem F, to jest 9 piątych C plus 32, gdzie F oznacza temperaturę w skali Fahrenheita, a C w skali Celsjusza. 25 maja 2014 roku o godzinie 12 czasu lokalnego temperatura w Warszawie wynosiła 20 stopni Celsjusza, a w Nowym Jorku 77 stopni Fahrenheita. O ile stopni temperatura w Nowym Jorku była wyższa od temperatury w Warszawie? Zobaczmy, no musimy zastosować ten wzorek, zapiszmy sobie go. Czyli temperatura stopnia Fahrenheita równa się 9 piątych razy temperatura w stopniach Celsjusza dodać 32. Czyli nasza temperatura w stopniach Fahrenheita to będzie. No i teraz tak. Zobaczmy, że odpowiedzi są porównywane w stopniach Fahrenheita, czyli musimy zamienić temperaturę w Celsjuszach w Warszawie na temperaturę w stopniach Fahrenheita w Warszawie. Czyli za C wstawimy sobie 20, czyli to jest 9 piątych razy 20 dodać 32. Co mamy? Piątka z 20 się skraca, tu mamy 4. 9 razy 4 to jest 36. Plus 32 mamy 38 stopni Fahrenheita, czyli nasze F to jest 38. Przepraszam, 68. 32 plus 36 to jest 68. No i teraz temperatura w Nowym Jorku wynosi 77 Fahrenheitów, czyli mamy 77 Fahrenheitów, odjąć 68 stopni Fahrenheita. No to będziemy mieli tutaj 9, 8, 9, czyli odpowiedź D.